365 dni czekaliśmy na ten moment, na moment, w którym zostaną nagrodzeni laureaci oraz zwycięzcy tego jedynego w Polsce konkursu, który, proszę Państwa, szerzy i propaguje pozytywne wzorce, zachowania i wartości patriotyczne wśród młodzieży. Młodzieży na całym świecie, polonijnej młodzieży. Mówimy oczywiście o konkursie filmowym historycznym Patria Nostra. Jarosław Milner, witam i zapraszam. Oczywiście poprowadzę dzisiejszą uroczystość i przemierzymy razem fantastyczną, historyczną przygodę. Obserwuje nas ogromna liczba naszych uczestników, którzy przez internet uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu. W związku z czym myślę, że warto ich w tym momencie pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkich, oczywiście, którzy są z nami za pomocą internetowych łączy. Chcę serdecznie podziękować naszym patronom honorowym, partnerom, fundatorom nagród, mecenasom za wsparcie, za środki finansowe, za wspaniałe nagrody, bez których realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Proszę Państwa, czyli jako pierwszą instytucję pragniemy nagrodzić, z którą już dzisiaj również się łączyliśmy, a w zasadzie z przedstawicielem tej instytucji. Mowa oczywiście o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, którą oczywiście tutaj instytucję dumnie reprezentuje i zadaje pytania zastępca dyrektora generalnego, pan Michał Wiśniewski. Pan Michał może zechce również parę słów powiedzieć. Połączymy się jeszcze raz z panem Michałem. Jeszcze raz dobry wieczór i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu prezesom i Wam, młodzi ludzie, za to, że przybliżacie historię Polski dla całego społeczeństwa, dla całego świata oraz że pamiętacie o tym, co jest kluczowe do tego, by budować tożsamość, czyli pamiętacie o historii swojego kraju, o kraju waszych przodków, z którym się nadal utożsamiacie. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję. I teraz oczywiście prosimy o krótki film promocyjny. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, mówił oczywiście zastępca dyrektora generalnego tej instytucji, pan Michał Wiśniewski, a statuetka, którą dzierży oczywiście na szlachcic, trafi, proszę Państwa, trafi na pewno do dyrekcji do i do pana dyrektora. W stosownym czasie, miejmy nadzieję, jak najszybciej. Można, iż stało się, pana trud i dobra pan wola film, zostały uhonorowane. Pani Agnieszko. A ja chciałbym teraz zapowiedzieć emisję filmu przedstawiającego działalność Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Poland tastes good. Freshness. Up-to-date technologies. Hospitality. Quality. European export leader. Quality control. Investments in agriculture. Openness and diversity. Kaperem. Poland tastes good. Krajowe Instytuty Wsparcia Rolnictwa to była prezentacja jednego z naszych partnerów i oczywiście instytucji, bez których nie odbyłaby się ta wspaniała gala, nasza uroczystość, ale przede wszystkim ten wyjątkowy konkurs, który nagradza utalentowaną młodzież polonijną z różnych zakątków Polski za wspieranie oraz propagowanie pozytywnych wzorców patriotycznych na podstawie nadesłanych filmików historycznych. Przechodzimy do kulminacyjnej części naszej gali, a mianowicie zaszczytnego miejsca pierwszego. Któż to taki, któż to taki? Chwila niecierpliwości musi być. Prosimy o fanfarę.
więc proszę Państwa, miejsce pierwsze w tegorocznym, można powiedzieć nawet światowym, globalnym konkursie historycznym Patria Nostra. Zwyciężają, proszę Państwa. Uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze zaznaczam. Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków Polonia, Kazachstan. Wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy. Zobaczmy może, zanim zadamy naszym zwycięzcom te przepiękne pytania, zobaczmy, jaką pracę nadesłali na konkurs i dlaczego ona właśnie wygrała. Trzeciego sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Konsekwencją tego był czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był podstawowym dokumentem współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału znacznej części Europy. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową, a dwa tygodnie później wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Polski. Jakie emocje, halo Kazachstan, szczęśliwi, zadowoleni? Niespodziewanie, duma na to rozpiera. No właśnie widać. Pokażcie, jak was duma rozpiera. Nie wstrzymujcie się, pokażcie swoje emocje, niech to cały świat zobaczy. Pięknie. Moi drodzy, a teraz przygotujcie się na pytanie, które zada nasz gość specjalny, już ostatniego pytanie. Dzielnie wyczekał z nami tyle godzin, ale w końcu się doczekał, żeby zadać te swoje zaszczytne pytanie dla miejsca pierwszego, czyli dla naszych zwycięzców. Więc połączmy się z zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i moim ulubieńcem, panem Michałem Wiśniewskim. Panie Michale, pytanie dla zwycięzców, prosimy. Bardzo się cieszę, że żeście Państwo zdecydowali się na wzięcie udziału w tym konkursie. Bardzo serdecznie gratuluję. Ja mogę również coś od siebie rodzinnego powiedzieć, coś związanego z Kazachstanem, dlatego że mam wielu przyjaciół w Kazachstanie. Moi rodzice przez szereg lat przyjmowała jak swoje dzieci. Kończymy, rozumiem, tak? Dzieci polskie, dzieci z Kazachstanu na całe wakacje. I do dzisiaj utrzymujemy z nimi kontakt, bo im udało się wrócić do Polski, chociaż ich rodzice nadal mieszkają w Kazachstanie. I bardzo was podziwiamy, i mówię to w imieniu mojej rodziny, że w tych trudnych czasach udało się wam kultywować polską tradycję, polski język i serdeczne, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wielu Polaków, serdeczne Bóg zapłać i dziękuję za to, co robicie i krzewicie nadal tą kulturę. Dziękujemy. Dziękujemy. Również prosimy przekazać niskie ukłony dla pana rodziców za wsparcie i pomoc dla rodaków z Kazachstanu. Laureaci z Karagandy, z Kazachstanu, nasi rodacy, dzielnie tam polskość podtrzymujący i pielęgnujący. Wiwat! 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 Dalej trwali, wzmacniali się i znajdowali także w nas oparcie w ich trudach i codzienności. Wiwat, laureaci piątej edycji Grand Prix! Wiwat! 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 Niech żyją! Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie, kochani, że byliście z nami. Nasza gala powoli dobiega końca. No niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nawet i nasza gala, ale miejmy nadzieję, że za rok ponownie się zobaczymy już bez obostrzeń pandemicznych i będziemy wszyscy razem wspólnie mogli się cieszyć, patrząc sobie w oczy. Dziękuję zgromadzonemu jury oraz Radzie i panu Szlachcicowi naszemu, który oczywiście dumnie tutaj z nami przez całą swoją obecność podczas trwania naszej gali dotrzymywał nam towarzystwa i uczył nas, co to tak naprawdę być prawdziwym szlachcicem. Bo
to jednak polska duma narodowa. Dziękuję wam bardzo gorąco, kochani. Uważam, że tegoroczna gala naszego wspaniałego, oczywiście filmowego konkursu historycznego Patria Nostra uważamy za zaakceptowane i za oczywiście udane. I jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim laureatom i w szczególności nagrodzonym. Mam nadzieję, że do zobaczenia.